Uwielbiam domową kiszoną kapustę. Nie ma sobie równej. Jest w pełni naturalna i wyborna w smaku. Zimą to dla mojej rodziny jedno z najlepszych źródeł witamin. Do kiszenia najlepsza jest późna polska odmiana kapusty – kamienna głowa. Ponieważ kiszę duże ilości, to kupuję już poszatkowaną. Ale oczywiście można kupić główki kapusty i samodzielnie je poszatkować. Trzeba wybrać białe, zwarte głowy i odłożyć je do ciemnego, chłodnego miejsca, aby wybielały. Szatkujcie razem z głąbami, przy czym głąby trzeba poszatkować bardzo drobno. Poszatkowaną kapustę układam warstwami w dużym słoju. Przesypuję solą. I bardzo dobrze ubijam. Można to zrobić drewnianą pałką lub po prostu pięścią. Kapusta powinna być ściśle ubita i puścić sok. Jeśli kiszę dużą ilość, to do beczki wkładam specjalny worek spożywczy i wtedy też warstwami układam kapustę. Warstwy oczywiście przesypuję solą. Kiedy kapustę kiszę w beczce, do ubijania mam pomocników. Moje dzieciaki. Ale jak się zmęczą, to kapustę ubijam specjalnym drewnianym ubijakiem. Kiedy kapusta jest dobrze ubita, puszcza sporo soku. Jego część odlewam i przechowuję w lodówce. Jeśli w trakcie fermentacji lub po niej sok opada, to uzupełniam go tym wcześniej odlanym. A jeśli soku jest za mało, to do zimnej przygotowanej wody wsypuję 2 deko soli na 1 litr i do kapusty wlewam taki właśnie roztwór. Kiedy kapusta jest już ubita, brzeg słoja wycieram papierowym ręcznikiem. Kapustę przyciskam płaskim kamieniem lub talerzykiem i dociskam. Na górę powinien wypłynąć sok, którego warstwa zabezpieczy kapustę przed dopływem powietrza. Dzięki temu nie będzie ona gniła. Słój przykrywam, ale nieszczelnie. W czasie fermentacji gazy muszą swobodnie uchodzić. Na wszelki wypadek wstawiam słój do miski. Jeśli soku jest za dużo i wypłynie, to nie na podłogę. Kiedy kiszę kapustę w beczce, to również ją dociskam i nieszczelnie przykrywam. W początkowej fazie naczynie z kapustą, czy to słój, czy beczkę, odstawiam w ciemne, ale ciepłe miejsce. Temperatura powinna wynosić około 19-20 stopni. Po 3-4 dniach kapustę należy odkryć i dobrze poprzebijać, aby uciekł nadmiar gazów. Potem znowu ją obciążam, nieszczelnie przykrywam i zostawiam na kolejne 2 dni w temperaturze pokojowej. I znowu przebijam kapustę. Po tym czasie, czyli 5-6 dniach, przenoszę kapustę w chłodniejsze miejsce, gdzie temperatura wynosi około 10 stopni. Kapusta jest ukiszona po kilku dniach. Ja zazwyczaj próbuję, jaka jest w smaku, ponieważ stopień ukiszenia i smak zależy i od kapusty, i od innych czynników. Najczęściej cały proces kiszenia trwa łącznie do 14 dni. Ukiszoną kapustę przekładam do mniejszych wyparzonych słoików. U góry zostawiam warstwę soku. Szczelnie je zakręcam i odstawiam w ciemne, chłodne miejsce. Jeśli kiszę w beczce, to po ukiszeniu kapusty mocno zakręcam worek, przyciskam go kamieniem i szczelnie zamykam pokrywę beczki. Kapusta jest przepyszna. Poza solą nie dodaję nic innego, marchewki, kminku czy innych przypraw. Dzięki temu kapustę mogę wykorzystać do różnych dań i wtedy dowolnie dosmaczyć. Jeśli nigdy nie kisiliście kapusty, to koniecznie wypróbujcie, na przykład na jednej czy dwóch główkach. Założę się, że będzie Wam smakowało. Polecam. Po inne przepisy, również na dania z kapusty kiszonej, zapraszam Was na www.talerzpokus.tv.